Witam Was. Dzisiaj wracamy do osławionego druku 1090, czyli nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku. Tak jak mówię, to jest kolejne podejście. Miotałem się od ściany do ściany podczas przygotowywania się do tego materiału. Miotały mną różne emocje. Najpierw byłem bardzo podekscytowany, to jest w końcu koniec dzikiej reprywatyzacji i rzeczywiście ta nowelizacja by to zagwarantowała. Ale potem zacząłem przyglądać się pewnej wrzutce na poziomie lub czasopisma, bo tutaj myślnik zastępujemy trójeczką i to bardzo wiele zmienia. I na dobrą sprawę, przy okazji zakończenia dzikiej reprywatyzacji możemy uwłaszczyć złodziei i bandytów, którzy niezgodnie z prawem się uwłaszczyli, a także ta nowelizacja, moim zdaniem, i będę Was prosił po obejrzeniu tego materiału, żebyście moje wątpliwości podawali dalej, ponieważ uważam, że ta nowelizacja może być przyczynkiem legalizacji tych wszystkich patologicznych i bandyckich ustaw, którymi PiS raczył nas w 2020, raczy nas teraz i najprawdopodobniej jeszcze raczyć będzie. Więc dzisiaj o głosowaniu w Sejmie, o osobliwym głosowaniu, gdzie nie było posłów, którzy się sprzeciwili, o głosowaniu Konfederacji, a przede wszystkim analiza druku 1090 i druku 1210, na deser reakcje naszych sprzymierzeńców, czy z Izraela, czy z USA. Ale zaczynamy od wyroku Trybunału Konstytucyjnego, wyroku z 2015 roku, od którego to wszystko się zaczęło. Musieliśmy czekać 6 lat i wtedy, kiedy wreszcie się doczekaliśmy, no zobaczycie, jakie konsekwencje ta nowelizacja za sobą niesie. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2015 roku, czyli zauważcie, że to jeszcze jest stara ekipa. Wiadomo, że byli tam sędziowie z PiS-u, ale byli oni mniejszością. Sygnatura akt P46/13. Artykuł 156 paragraf 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku. Kodeks postępowania administracyjnego, dziennik ustaw 2013, pozycja 267 ze zmianami. W zakresie, w jakim nie włącza dopuszczalności stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa, gdy od wydania decyzji nastąpił znaczny upływ czasu, a decyzja była podstawą nabycia prawa lub ekspektatywy, jest niezgodna z artykułem 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Czyli mamy tutaj lukę czasową na stwierdzenie nieważności decyzji. No i teraz Trybunał Konstytucyjny chciał, żeby to wyjaśnić, ponieważ zauważyli, że chorą sytuacją jest, by fakt, decyzję, która jest wydana nielegalnie, można było zaskarżać w nieskończoność. No i tutaj się zgadzam. Oczywiście nie powinno być w ogóle takiej sytuacji, że decyzje administracyjne są wydawane z rażącym naruszeniem prawa, no ale powiedzmy, że gdzieś powinna być cezura, że to patologiczne państwo, które wydało taką decyzję i w końcu nie może dojść do ładu, żeby ją uchylić, no to powinniśmy jednak przejść nad tym do porządku dziennego. Również nad tym, że mamy patologiczne państwo, które takie, a nie inne decyzje wydaje. Ale rozumiecie, ataki, czy w tym wypadku wielkiego kapitału, czy różnych ponadnarodowych bytów, w tym wypadku cyklicznie byłyby ponawiane, byłyby opracowywane nowe strategie, żeby akurat w tym wypadku dobrać się czy do pieniędzy, czy do jakichś nieruchomości. Tutaj musimy oczywiście pamiętać, że mówimy o roku 1960, czyli o starym systemie, no gdzie w sytuacji modelowej jednak nie powinniśmy ponosić skutków rządzenia totalitarystów, komunistycznych totalitarystów. 1960-2020, warto by było w końcu kiedyś odpuścić i przejść nad tym patologicznym prawem,
do porządku dziennego, tym bardziej, że gra idzie o taką stawkę. I tutaj pierwotnie druk 1090 zakładał, że będzie to 30 lat. No i moim zdaniem to jest ok. 30 lat, zobaczcie sobie, 91, 2021, no kurde, to nawet nie jest jedna epoka, to są dwie epoki. Ile my przeżyliśmy przez ten czas? Ja wtedy byłem takim młodziutkim nastolatkiem, więc no ja pamiętam, co tam było. Szczęki, bazary, na kocykach, boom gospodarczy, potem ile tych sitw się przez Sejm przewinęło, NATO, Unia Europejska, potem Unia Europejska, która się przeobraża w czwartą Rzeszę. No przecież to jest naprawdę dużo czasu i myślę, że jeżeli ktoś miał papiery, ktoś rzeczywiście mógł jakąś decyzję administracyjną uwalić czy przejść przez instancję, nie mając znajomości, no to przez to 30 lat by to zrobił, prawda? Więc tutaj jest ok, ten zapis legalizuje te wszystkie nacjonalizacje mienia komunistycznego. Ale powtarzam, kto miał papiery, mógł już dawno i na pewno to zrobił, odzyskać swój majątek. Niestety uważam, że w toku procedowania, kiedy druk 1090 zmienił się na 1210, została dokonana brzydka wrzutka, zamiana myślnika na trójeczkę, gdzie legalizujemy wszystkie bandyckie reprywatyzacje, to tutaj kazus Warszawy i te sprawy, a także dajemy zielone światło do legalizacji tych wszystkich lockdownów, tych naszych przyszłych segregacji sanitarnych i najprawdopodobniej przymusowego wyszczepiania. Musi tylko minąć 10 lat. No zobaczcie, do końca kadencji zostały 2 lata. Przyjmujemy, że PiS jest wybrany na następną kadencję, no to mija już 6 lat i potem macie tylko 4 lata na udowodnienie, że niezgodnie z prawem, że ten dekret naszego księciunia był niezgodny z prawem, dekret, który nie pozwolił ci pracować, nie pozwolił ci prowadzić twojego biznesu, dekret, który pozwolił ci tylko w jednym dniu w tygodniu chodzić na zakupy, nie wpuszcza się do tramwaju i załatwiać twoje sprawy. Przecież w końcu koalicjant PiSu, czyli post SLD, ustami panny Żukowskiej stwierdził, że no można tym niewyszczepionym to pozwolić, żeby jeden dzień, na przykład w środę, chodzili sobie do restauracji czy po zakupy, a 6 dni jest dla tych lepszych. Jest dla tych, którzy słuchają państwa i mają kodziki QR. Tak? To wszystko, jeżeli minie odpowiedni czas, największe świństwo będzie mogło być zalegalizowane. 30 lat to jeszcze jest szansa, żeby się dorwało, prawda? Osoba odpowiedzialna, chociaż jak w tym naszym polskim bagnie jest, wszyscy wiemy, ale 10 lat, mimo że to jest dużo, to jednak moim zdaniem z tego punktu widzenia to jest mało. Ale do tego zapisu przejdziemy sobie za chwilkę. Teraz samo głosowanie w Sejmie. Tak jak mówię, bardzo osobliwe. Nikt nie zagłosował przeciw. Wszyscy znali powagę sytuacji. W końcu rzeczywiście chodzi to o powstrzymanie dzikiej reprywatyzacji, ale aż 151 posłów wstrzymało się od głosu. No i teraz głosowanie Konfederacji, które budziło wiele emocji. Rzeczywiście wszystko zostało tak rozegrane przez PiS, że no Konfederacja wyszła na oszustów, którzy jechali na koniku S447, a kiedy przyszła chwila prawdy, kiedy PiS powiedział sprawdzam, to wstrzymali się od głosu. Ja sam byłem zły, ja sam pisałem tam do różnych działaczy Konfederacji, jak to jest. Niestety nie otrzymałem jasnego, klarownego wyjaśnienia. A myślę, że powinni dla swojego dobra, że Konfederaci dla swojego dobra powinni prosto, jak dziad krowie na rowie, wytłumaczyć, dlaczego, może nie tyle, co, że byli przeciw, no bo jednak 4 było za, 2 się wstrzymało, a 5 wyjęło kartę, ewentualnie gdzieś tutaj się o jedną osobę pomyliłem, ale to w takich proporcjach było. Zacząłem szukać na własną rękę wyjaśnień. I tak trafiłem na wypowiedź Korwina Mikke, który na Twitterze twierdzi tak: to oszustwo PiS. Ustawa nie zablokuje roszczeń 447. Utrudni reprywatyzację Polakom. Na posiedzeniu koła zapadła decyzja. Wstrzymaliśmy się, nie możemy głosować
przeciw. I oprócz tego jeszcze wyjaśnienia Jacka Kuleszy, czyli przewodniczącego Konfederacji. Trzy punkty. Prawdziwą ustawę Stop 447 Komitet PiS zamroził w komisji. Punkt drugi. Dzisiejsza ustawa w żaden sposób nie dotyczy bezprawnych roszczeń do mienia bezdziedzicznego. Punkt trzeci. Ustawa ta to pułapka, pretekst do wygaszenia wszelkich roszczeń do Polski związanych z nacjonalizacją i lockdownem. I tak jak mówiłem, na końcu sobie przeanalizujemy ten sporny zapis, ta zamiana myślniczka na trójeczkę, a teraz rozładowania napięcia, macie zrzuty z ekranu. No jak się zachowują nasi sprzymierzeńcy, przynajmniej tak mówi nam PiS. Mamy komunikat ze strony ambasady Izraela. No, oburzenie wygląda szczerze. Nie będziemy czytali całości, macie to na ekranie, jeżeli ktoś by chciał. No, tutaj chodzi o szczególnie tutaj ten zapis na samym dole, który niejako porównuje Polaków do Niemców, do okupantów, co moim zdaniem powinno być wyjaśnione przez jakiegoś aparatczyka pisowskiego, który albo siedzi w Izraelu jak Magierowski. No ja nie wiem, czy Magierowski nie pomagał tego pisać, tak szczerze, jak widzę, jak ten człowiek się zachowuje. No ale zobaczcie sami, z powagą podchodzimy do próby uniemożliwienia zwrotu prawowitym właścicielom mienia zagrabionego w Europie Żydom przez nazistów i ich kolaborantów. No kto może być kolaborantem według tej żydowskiej ambasady w Polsce, jak nie Polacy, prawda? Polska wie, co jest właściwym krokiem w tej sprawie. Do tego Jair Lapid, czyli nowy minister, który oszukał, że tutaj w ogóle jego ojciec był, a to tam w ogóle jakieś ściemy, nie wiem, uciekł, czy coś tam innego robi, już teraz nie pamiętam, te 2 lata temu, czy nawet wcześniej jakaś taka była burza kałowa. Dziś polski parlament uchwalił ustawę zabraniającą zwrotu mienia żydowskiego lub rekompensaty za nie ocalałym z Holokaustu i ich potomkom. Nie mam zamiaru milczeć w obliczu tego prawa. To bezpośrednie i bolesne pogwałcenie praw ocalałych z Holokaustu i ich potomków. To nie pierwszy raz, kiedy Polacy próbują zaprzeczyć temu, co zrobiono w Polsce podczas Holokaustu. No nikt tutaj nie zaprzecza. Nikt winy Niemców, oprócz może no, jakichś partii proniemieckich, nie minimalizuje. No i znalazł też się Johnny Daniels, który jest przyjacielem Polski i Polaków, ale niestety nie w tej sprawie. Tutaj jest generalnie podbicie, takie przypomnienie się, no bo wiadomo, że on jest z ekipy Netanyahu, prawda, i on teraz musi zawalczyć o swój byt w Izraelu, bo tutaj może się różnie potoczyć, prawda, kolej losu. Podbicie właśnie tej wypowiedzi Jara Lapida, bardzo mocna informacja prasowa izraelskiego ministra spraw zagranicznych, Jair Lapid, w sprawie nowelizacji ustawy o restytucji uchwalonej dziś w polskim parlamencie. I ma też przyjechać specjalna delegacja z USA, która ma to wytłumaczyć, może nawet pomóc napisać, tak jak w przypadku IPN-u już nie będą aparatczycy pisowcy po jakichś ambasadach czy innych siedzibach Mossadu przewożeni. Tutaj przyjedzie ekipa, podobno parokrotnie byli na drzewo zrzucani z braku czasu. Przyjadą, wytłumaczą, napiszą, nie znam szczegółów, ale w każdym razie w jakiejś biznesowej gazecie jest o tym wzmianka, że już ekipa od Józefa Bidena się pakuje i leci. A teraz przechodzimy do krótkiej, acz dogłębnej analizy zmiany nowelizacji KPA. Otóż artykuł 158 KPA, paragraf trzeci, który ma otrzymać następujące brzmienie. Jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji, o której mowa w artykule 156, paragraf drugi, upłynęło 30 lat, nie wszczyna się postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji. Czyli po 30 latach, jeżeli nikt nie będzie wskazywał na to, że ustawa została podjęta z rażącym, w ogóle, że decyzja jest podjęta bezprawnie, albo jeżeli ktoś będzie mówił, a nie będzie miał siły przebicia w sądzie, ludzie w togach nie będą z jego opcji politycznej, no to trudno, 30 lat minęło, wyborcy godzą się, żeby taka patologia rządziła, żeby taka patologia była w sądach. Trudno, przechodzimy nad tym do porządku dziennego. Może to jest trudna decyzja, ale tak jak mówię, ten zapis tutaj
hamuje dziką reprywatyzację. Kto miał papiery, to już dawno odzyskał swoje nieruchomości, swoje mienie, dostał rekompensatę. Nawet ci, którzy nie mieli, a mieli hody w sądzie, i tak coś dla siebie ugrali. Tyle, że w toku procedowania pojawił się jeszcze jeden zapis, który pierwotnie nie był przewidywany. Tutaj praktycznie nie zmieniło się nic. Ja za pierwszym razem w ogóle nie widziałem różnicy. Mówię, kurde, co oni tutaj nowelizujemy, że to jest ten sam zapis. A tutaj zmieniła się cyferka, myślnik zmienił się na cyferkę. Więc wszystko, co wam przeczytam, już było zapisane w ustawie z 1960 roku. A powiem wam tylko, co się zmieniło. W artykule 156, paragraf drugi, otrzymuje brzmienie. Paragraf drugi. Nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn wymienionych w paragrafie pierwszym, punkt od 1 do 4 i 7, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 10 lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne. I tutaj mamy punkt pierwszy od 1 do 4 i 7. A w 1960 roku to było punkt pierwszy, trzeci, czwarty i siódmy. Rozumiecie? No i teraz na ekranie macie te wszystkie 7 punktów artykułu 156. Czyli punkt drugi w latach 60. aż do teraz, aż do przyjścia PiS-u, punkt drugi był wyjęty spod tego postępowania administracyjnego. Czyli jeżeli ustawa była wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, czyli największa patologia, tak? Wtedy nie było tego. Był pierwszy, czyli wydana została z naruszeniem przepisów o właściwościach, był trzeci, dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją, był czwarty, została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie, był siódmy, zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa. Ale byli też przygotowani na jakieś patologiczne prawo, no i teraz nagle po 10 latach patologiczne prawo według tej ustawy będzie legalizowane. Rozumiecie? To o to tutaj chodzi. To są decyzje administracyjne, czyli te wszystkie lockdowny, te wszystkie segregacje, te, no właśnie, przymusowe wyszczepianie, cokolwiek te chore umysły sobie uroją, jeżeli przez 10 lat sądy będą to wszystko przeciągały, to nie będzie można się już odwoływać. To prawo będzie legalne. Z dużą prawdopodobieństwa można przyznać, że no właśnie, czy to Hołownie, czy to Platformy Obywatelskie nie będą tego ruszały, ponieważ przynajmniej od Platformy wiedzą, że tutaj mamy grube misie uwłaszczone na dziesiątkach albo na setkach kamienic, więc to prawo nie będzie ruszane. Z drugiej strony PiS, tak jak mówię, może dużo ugrać, może to całe patologiczne prawo za dekadę może być zalegalizowane. A na koniec coś, co się powinno parę razy w tym tekście przewinąć, ja z emocji zapomniałem o tym przypominać. Rzeczywiście to prawo, ta nowelizacja ma się nijak do restytucji mienia bezdziedzicznego S447. Tutaj mówimy tylko o, jak na to nie patrzeć, o odłamie tej sprawy, kiedy te grupy interesów z różnych zachodnich fundacji i stowarzyszeń zobaczyli, że no kurczę, tutaj tak trudno będzie od Polski bez papierów to mienie, może nie tyle co odzyskać, a wyłudzić, że tutaj rzeczywiście były ofiary nie tylko z tej grupy uprzywilejowanej, z ich punktu widzenia, których interesy tylko oni, której tylko tej grupy interesy oni reprezentują, no to poszli o krok dalej, nacjonalizacja mienia przez Bieruta. To dotyczy tego, to jest równie ważne. Ja mówiłem o zmianie strategii już 2 lata temu, że no właśnie nie tylko zajmujemy się tym, co zrobili nam Niemcy, ale jeszcze potem, skoro no państwo polskie zostało zalegalizowane, no to tutaj 1960 rok między innymi, bardzo ważne prawo, ale no tak jak mówię, z naszą patologiczną klasą rządzącą można było się spodziewać jakiejś wrzutki, gdzie uwłaszczą się grube misie z układu, a ze strony kolejnej dadzą możliwość legalizacji patologicznego prawa, które jest produkowane teraz. Więc
O co was proszę? Jeżeli chodzi o ten artykuł 156, no dajcie mądrym ludziom te zapisy, czy rzeczywiście ten drugi punkt nie zalegalizuje nam przy sprzyjających okolicznościach przyrody, no właśnie, lockdownów, segregacji i tego wszystkiego, o czym mówiłem wcześniej. No i tyle. Dajcie znać w komentarzach, co na ten temat sądzicie. Jeżeli macie chwilę czasu, zostańcie ze mną, a przynajmniej poświęćcie parę dziesiąt sekund na przeszukanie playlist, czy coś was może nie ominęło, aby was zainteresowało. Czemu nie? Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, czyli wam wszystkim, po prostu ludziom, którzy weszli na ten film, poświęcili kilkanaście minut ze swojego życiorysu, wysłuchać, co mam wam do powiedzenia. To jest wielkie wsparcie dla tego kanału, za które wam dziękuję. Życzę wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam was serdecznie.